Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich Państwa na dzisiejszej sesji, sesji glogerowskiej, która już u nas ma wielkie, wielkie tradycje. Niemniej bardzo się cieszę, proszę Państwa, że możemy się tu spotkać po raz wtóry, być ze sobą, bowiem Stopka, nasze stowarzyszenie, ma ogromne zasługi na rzecz kultury. W 27. edycji konkursu o nagrodę i medal Zygmunta Glogera nagrodę pierwszego stopnia otrzymuje pan Krzysztof Czyżewski, Sejm, za dokonania twórcze w Ośrodku Pogranicze Sztuk Kultur Narodów. Nagrodę drugiego stopnia otrzymuje profesor doktor habilitowany Janusz Szczepański z Lublina za wszechstronne badania naukowe nad dziejami Mazowsza. Nagrodę trzeciego stopnia pan Kazimierz Kaczor z Piórkowa w województwie świętokrzyskim za stworzenie specyficznego środowiskowego Uniwersytetu Otwartego Muzeum Regionalnego u Kaczorów. Kapituła tegorocznej edycji konkursu postanowiła przyznać 5 wyróżnień otrzymujących. Doktor Jacek Kurek z Chorzowa za interdyscyplinarne i niekonwencjonalne działania na rzecz małej ojczyzny, wielokulturowego Śląska. Gabor Lorinci z Łomży za efektywne zafascynowanie kulturą i historią Kurpiów. Doktor Jerzy Sikorski z Olsztyna za badania problematyki kopernikowskiej, tradycji historycznej i kulturowej Warmii i Mazur. Doktor Barbara Wizimirska z Warszawy za pionierskie przedsięwzięcia wydawnicze przywracające pamięć o Palenicy, miejsce utraconej lokalnej pamięci. Doktor Adam Wróbel z Torunia za badanie i popularyzowanie ziemi dobrzyńskiej i kujawskiej. Wyróżnienie honorowe kapituła przyznała Muzeum Północno-Mazowieckiemu w Łomży za godne pochwały trud krzewienia tożsamości ziemi łomżyńskiej. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To wielki zaszczyt, że dostrzegliście, mówię o ludziach z tradycji glogerowskiej, którym leży na sercu Polska małych ojczyzn i ta tradycja ogranicznikowska czy pozytywistyczna. Tak czuję z całym zespołem Pogranicza, że jesteśmy częścią tej tradycji. Przyjeżdżając ponad 25 lat temu do Sejmu, żeby stworzyć tam ośrodek Pogranicze, rozumieliśmy, że tak trzeba budować nową Polskę od podstaw i organicznie. I kiedy pomyślałem o tej uroczystości i o tym, jak najkrócej Państwu powiedzieć, czym jest praca pogranicza, to pomyślałem o małym centrum świata. Często, kiedy trafiają do mnie pytania, czy sam się to pytam, co się dzieje w ogóle z tym naszym światem dzisiaj? Dlaczego on zbacza na tak niebezpieczne, niepewne tory? To co się dzieje z wielkim centrum, tak, które znika, albo które staje się pełne lęków i niebezpieczeństw. To zawsze moja odpowiedź była od wielu lat, że trzeba budować małe centra świata, że to one dadzą sobie radę jedynie z tymi problemami, które i wyzwaniami, przed którymi stoimy. Nie jedno wielkie centrum.
imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych nad Czarną Hańczą chcieliśmy panu złożyć jak najserdeczniejsze gratulacje. Wiemy i bardzo się cieszymy, że ta nagroda właśnie trafiła do pana. Do pana praktyka idei, praktyki umiejętności łączenia ludzi, szukania bardzo trudnych kompromisów i całe twórcze życie. Obserwowałem, miałem zaszczyt obserwowania tego pana przecież od roku 90, kiedy przyjechał pan do Sejmu. I od tej pory tam się działy rzeczy nadzwyczajne. Jesteśmy pełni podziwu i to, co pan w tej chwili dalej robi, Międzynarodowe Centrum Dialogu, przecież to jest osiągnięcie na skalę światową. Docieranie do różnych krajów, często iskrzących, często płonących, często no, wydawałoby się beznadziejnych do rozwiązania, potrafi pan tam znajdować wspólny język. Wygłosił pan dzisiaj wykład, wprowadził tezę małego centrum. Powiedział pan, że Goliat nigdy nie zwycięży Goliata, że może tylko go zwyciężyć Dawid. To jest chyba takie sejny małe. Ta cała pańska działalność. Proszę przyjąć od nas bardzo dziękuję list z gratulacjami od prezesa i Suwalski, cudo Suwalszczyzny, Suwalski, tak, to blisko Park Krajobrodowy, bardzo ten, blisko Sejmu. Tak. W tym. No tak, czujemy się częścią tego i jak dzisiaj mówiłem, to nasze małe centrum świata nie ma zewnętrznych granic, także jesteśmy w jednym kręgu. A myślę, że to, co starałem się powiedzieć o Goliacie i Dawidzie, to zawsze jest w nas i na pograniczu to często wyczuwamy, może najwcześniej, taka pokusa, żeby w obliczu zagrożenia, w obliczu różnych sił, wobec których zaczynamy czuć lęk i które kojarzymy z wielką liczbą, właśnie z dużą siłą, z wielkim centrum, że jest ta pokusa, żeby zbudować coś podobnego, to znaczy odwołać się do podobnych sił, które są wcześniej czy później destrukcyjne, ale jednak wydaje nam się, że inaczej nie poradzimy sobie z tym Goliatem. I wtedy często może jest właśnie ta pułapka, że myślimy o drugim Goliacie, tak, który może go pokonać. I wkraczamy na podobne tory, jak siły tego Goliata, więc ja ich szukam właśnie razem z Dawidem, razem tam, gdzie to jest co to znaczy najmniejsze? To znaczy też najbliżej ludzi, najbliżej miejsca, razem. Tak, żeby oni to rozumieli, prawda, to co się do nich mówi, żeby chcieli działać. Znowu to, co pan zrobił z młodzieżą w Sejmach. Tak, tak, że to przecież... Nie ja o tym wiem. Tak. Przyjeżdżając do Sejn, bardzo niewiele wiedzieliśmy. Znaczy cała nasza wiedza o pogranicza jest przecież od ludzi, którzy tam mieszkają. To oni mieli doświadczenie, to oni mieli wiedzę całego życia, całego tego nieszczęsnego, trudnego XX wieku. I cała nasza sztuka właśnie polegała na słuchaniu, na uczeniu się, na pozwoleniu. Ale to była kontynuacja wioski spotkań. To przecież pierwszy pomysł był tam gdzieś tam w Górze Polski. Tak, była kontynuacja, ale naprawdę my żeśmy byli greenhornami wtedy, jeśli chodzi o pogranicze. Potrzebowaliśmy tej podróży na wschód, potrzebowaliśmy zamieszkania na stałe, na otwarcia takiego długiego trwania procesu, żeby w ogóle w to się zanurzyć, żeby zdobywać wiedzę, zdobywać doświadczenie. No, a od kogo mieliśmy to uzyskiwać, jak nie od tych, którzy sami to przeżyli i musieli konfrontować w całym życiu etos pogranicza, czy tą tajemnicę pogranicza. Więc nasza tajemnica jest właśnie tam, troszkę w zejściu ze sceny. To znaczy, myśmy przyjechali jako teatr, na tej scenie czuliśmy się bardzo niewygodnie, mówiąc do mieszkańców Sejn coś, a tak naprawdę głodni byliśmy tego, co oni wiedzą, co oni pamiętają i czego możemy od nich usłyszeć, więc musieliśmy szukać nowych form. Po to te wszystkie nasze działania i łącznie z tym Międzynarodowym Centrum Dialogu, żeby... Ten dworek Krasnogróda, to znaczy dla czytelników. Tak.
czyli w dworku w Krasnogródzie, bo też żeśmy odkryli, że właściwie wyjeżdżając daleko na prowincję, a dla mnie prowincja jest, nie jest pejoratywnym słowem, jest właśnie taką nową ziemią do zagospodarowania i bardzo twórczy, zawsze z bardzo twórczym potencjałem. Więc nagle odkryliśmy, że znaleźliśmy się właśnie w centrum, w małym centrum świata, że te sprawy, którymi się tam zajmujemy, ważne są dla innych regionów pogranicza, że świat w ogóle zaczyna na nowo tym żyć, ma z tym problem, potrzebuje wiedzy, warsztatu, kompetencji, działań. To nas zaczęło prowadzić aż gdzieś tam do Indonezji, na Kaukaz, do Afryki Północnej, czy do Stanów Zjednoczonych, czy coraz bardziej na zachód, bo tam dzisiaj pogranicze iskrzy, bo tam dzisiaj pogranicze boli, tam jest lęk przed innym, może największy dzisiaj. Tak. O przezwyciężenie tego, przezwyciężenia lęku i panu, i nam bardzo serdecznie życzę. I gratuluję i dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Najlepsze radio w polskim internecie. To jest najlepsze radio w polskim internecie. Słuchaj nas 24 godziny na dobę.